Przede wszystkim to z angielskiego, Anglicy, Amerykanie lubią tego typu skróty, to pochodzi od trzech słów, które właśnie stosując w życiu między innymi przez Krzysztofa Dzielskiego i wielu, wielu innych, także i przedsiębiorców, przynosi po tych latach wiele, wiele efektów. No pierwsze to P, to jest po prostu żyć zgodnie z pewnymi zasadami. Be principle, to be principle. Mieć pewne zasady, których się po prostu będzie trzymało, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. Nawet jeżeli doprowadza mnie to do pozornej straty, to ja i tak będę się tych zasad trzymał. Drugie to P, to jest od angielskiego be patient, czyli być cierpliwym. I to warto. Warto po prostu być cierpliwym i wierzyć w to, że to moje przywiązanie do pewnych zasad w końcu przyniesie efekty. A trzecie P wydaje się równie ważne i niezaniedbywane właśnie przez młodych ludzi, właśnie przez to, że tak rozwijają się intelektualnie, to be prepared, czyli być przygotowanym na zmiany, być przygotowanym na to, że może się zdarzyć coś nieoczekiwanego, jakiś czarny łabędź, który powoduje, że następuje zmiana, gwałtowna zmiana trajektorii rozwoju, powiedzmy mówiąc tak po akademicku. Także to jest takie bardzo, bardzo optymistyczne. I teraz może parę słów na sam koniec dosłownie o tej nagrodzonej pracy pana Ludwika Papaja. To była naprawdę ogromna przyjemność czytać tą pracę i to jest taki przykład pracy magisterskiej. Pamiętajmy o tym, że to jest praca magisterska z ogromnym takim zacięciem naukowym, teoretycznym i chęcią zgłębienia tego problemu, jak tylko się da. W tej pracy poznajemy Misesa troszeczkę od innej strony. Poznajemy Misesa nie jako ekonomistę. My z reguły uważamy, że Mises to jest ekonomista. I to jest prawda, ale poznajemy Misesa przede wszystkim jako filozofa, jako etyka i to warto, chociażby z tego powodu warto przeczytać tą pracę. Oczywiście ja nie będę streszczał tej pracy, ale chciałbym na dwa, trzy punkty zwrócić tutaj szczególną uwagę. Co jest w zasadzie bardzo nowatorskie, co pozwalało nam w zasadzie jednoznacznie niemalże w pierwszej turze głosowania wybrać tą pracę jako najlepszą. Przede wszystkim pan Ludwik Papaj stawia tezę, która rzadko jest stawiana i tutaj warto to zgłębić. To mogą być pewnego nurty, pewne badawcze, które dalej mogą być przedmiotem jego i wielu, wielu innych prac. Mianowicie uznaje Misesa za kantystę, szuka tego korzeni, podstaw, fundamentów tego, co robił Mises w filozofii Immanuela Kanta. I mimo, że tak sam pisze, zwraca uwagę na stronach jego magnum opus ludzkiego działania, nie pada w ogóle nazwisko Kanta, tam ten kantyzm jest po prostu obecny i na to warto zwrócić uwagę. Jest trochę kontrowersji i to jest takie, widać, że taka zacięcie naukowe, zacięcie badawcze pana Papaja. To są szczególnie ten piąty rozdział, rzadko dyskutowany problem antropologii w podejściu Misesa. I on przedstawia dogłębnie, w zasadzie stara się przedstawić te antropologiczne poglądy Misesa. I tutaj praktycznie ja nie spotkałem się w literaturze dotyczącej omawianiu prac Misesa tego typu podejścia. Ale co ciekawsze, w kontekście tej antropologii u Misesa pan Papaj stawia tezę bardzo kontrowersyjną, ale wartą zastanowienia się. Mianowicie szuka podobieństw pomiędzy myślą Jana Pawła II, a myślą Misesa i wręcz stawia pewną tezę, że jest daleko idące podobieństwo pomiędzy wizją człowieka i wizją kultury w dziele Jana Pawła II, a tym, co
robił Mises. W którymś momencie stwierdza wręcz dosłownie pan Ludwik Papaj, że można dostrzec podobieństwa, jakie występują między terminami proponowanymi przez Jana Pawła II, a tym, jakiego używał Ludwik von Mises na nazwania gospodarki kapitalistycznej. Kolejnym wątkiem, który jest wątkiem kontrowersyjnym, ale to wydaje się też pewnym zaczynem, być może być pewnym zaczynem do dalszych prac w tym kierunku, to jest próba uzupełnienia rozważań Ludwika Misesa o zagadnienia psychologii. Ludwik von Mises, jak wiemy, unikał niemalże a priorycznie, mówiąc językiem Kanta, tej tematyki. Uważał, że rozważania psychologiczne raczej zniekształcają to, co się dzieje w gospodarce, w analizie gospodarki. Natomiast pan Ludwik Papaj mówi, że a może po tych kilkudziesięciu latach, jakie upłynęły od momentu, kiedy Mises pisał, może się coś zmieniło i warto się przyjrzeć i zastanowić się, czy czasem nie należałoby uzupełnić tego dzieła Misesa o rozważania związane z psychologią. Proponuję dosyć konkretnie zastosowanie analizy, czy wykorzystanie, poszerzenie tej praksologicznej analizy misesowskiej o tak zwaną psycholingwistykę. W pierwszym momencie wydawało mi się to dosyć dziwne, ale w drugim, jak już tak zacząłem przeczytać, a potem drugi raz przeczytałem tę pracę, to doszedłem do wniosku, że taką tezę można byłoby przyjąć i można by podjąć te dalsze badania. I może faktycznie w tym poglądzie pana Papaja, że w okresie, kiedy Mises pisał swoje dzieła, nie było możliwe określenie współzależności pomiędzy procesami fizycznymi i fizjologicznymi, a wewnętrzną sferą myśli, odczuć, sądów czy ocen, a współcześnie po tym postępie, jaki się dokonał w ostatnich kilkudziesięciu latach, może jest to możliwe. Także bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do lektury książki pana Papaja, ale także do lektury innych prac magisterskich, które mam nadzieję będą może dostępne na stronie PAFERE, bo tam naprawdę są wiele ciekawych prac. Niektóre są bardzo obszerne, dlatego też może w kwestii książkowej niektóre prace były po 300 stron, moi drodzy. Także żeby to opublikować, to byłby pewien wysiłek, ale nie krótkość i zwięzłość była decydującym elementem podjęcia czy wyboru tej pracy pana Papaja jako pierwszą. Bo naprawdę jest to warta. A co ciekawsze, dla mnie jako ekonomisty jest jeszcze to istotne, że tę problematykę misesowską podejmują filozofowie także, między innymi pan Papa. Dziękuję serdecznie.